Okej, dzisiaj wam pokażemy pattern. No taki pattern, który mamy nazwę nie wymyśliliśmy w końcu, ale teraz wam go pokażemy. Mamy raz, dwa, trzy i cztery. Krok, tep, krok, tep. I jakieś wyjście. Dokładne rozliczenie jest troszkę inne dla partnera i dla followerki. Mamy raz, dwa, trzy i cztery, krok, tep, raz, dwa, liderzy slow, 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 followerki, dwa, trzy i cztery, krok, tep, raz, dwa. Triple step. Panowie, wprowadzamy partnerkę jak do whipa. Raz, dwa, trzy i cztery i na pięć. Chcę partnerkę troszeczkę przytrzymać, żeby klatką była zwrócona do mnie, a nie kontynuowała ruchu. Dalej, idziemy sobie. Krok, tep, ilość w zasadzie dowolna. W pewnym momencie, kiedy jesteśmy na lewej nodze, followerki są na prawej, staramy się troszeczkę wpasować, dajemy nogę do przodu, wpasowujemy się w krok partnerki i delikatnie podcinamy jej nogę. Mhm. Zobaczcie, z tej strony, raz, dwa, trzy i cztery i krok, tep i wyjście. Dziewczyny, co dotyczy was? W tym patternie możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy raz pilnować tego, na ile daleko nas wyprowadza partner. Czyli jeżeli on dotyka nogi i chce, żebyśmy przesunęły się dalej, no to kontynuujemy i śledzimy jego prowadzenie. Jeżeli to jest takie malutkie odsunięcie, no to też nie uciekamy od partnera. Druga rzecz jest taka, że jeżeli partner dotyka już naszej nogi, swoją nogą, no to nie boimy się tego, bo wiemy, że teraz będzie jakieś wyprowadzenie do strony i właśnie kontynuujemy jego prowadzenie. Jeszcze możecie ewentualnie popatrzeć na swoją nogę. Czyli jeżeli już robicie wyprowadzenie do strony, no to możecie sobie popatrzeć na swoją nogą. To będzie element stylingowy. Możecie również, jeżeli macie wolną prawą rękę, też tą rękę podnieść do góry i wrócić ją sobie z tyłu za głową. Tak, liderzy, my w szczególności musimy uważać na to, żeby nie kopnąć partnerkę w nogę, tylko delikatnie się wpasować w jej krok. Czyli mamy raz, dwa, trzy i cztery, krok, tep, możemy jeszcze raz. I teraz delikatnie wpasowuje się w nogę partnerki i przesuwam do boku. Kotwica. Okej, okay, bawcie się dobrze. Powodzenia. So hollow, like my rib cage, the echoes follow me like the fears I swallow and drown.